Zdrowia, szczególnie dla tych wszystkich, którzy przeżyli II wojnę światową. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No tak, Ameryka, Japonia, no większość ludzi to mówi o Hiroshimie, o Nagasaki. Część ludzi mówi, że to było nie w porządku. No trzeba pamiętać, że najpierw była Hiroshima, później parę dni nic, no i dopiero Nagasaki i totalna kapitulacja podpisana na statku Missouri była 2 września 1945 roku. No ale zanim była Hiroshima i Nagasaki, no to Amerykanie jednak próbowali inaczej. No była, wiadomo, że w tym czasie armia sowiecka szła na Berlin. Ameryka pozwoliła im wkroczyć do Berlina. W sumie armia amerykańska była czekała, można powiedzieć, na wejście ruskich, sami nie wchodzili. Pomogli trochę Amerykanie w powstaniu francuskim w Paryżu, także Ruscy nie pomogli. Ruscy 22 lipca 1944 roku zrobili w Lublinie, można powiedzieć, nowe państwo polskie, nowy PRL. Za tydzień było powstanie warszawskie, no i Niemcy do stycznia spalali Warszawę, także Amerykanie pomagali na zachodzie, Ruscy tutaj nie pomagali. No ale była kwestia Japończyków. Japończycy zaatakowali Malezję, Filipiny, Singapur, opanowali no cała ta Azja, ta Indochiny. Przyszli, Manchurię zajęli, no ustawili tam swojego papierowego, można powiedzieć, cesarza i tak dalej, i tak dalej. No ale to było tam w Chinach, w tej Manchurii, to były lata 30. też, było przed 1 września. Osobiście to uważam, że wojna to właśnie się zaczęła, druga wojna się zaczęła wtedy, kiedy Japończycy weszli do Manchurii, a nie kiedy Niemcy weszli do Austrii czy do Czechosłowacji. No oficjalnie się mówi, że wojna zaczęła się światowa, kiedy weszli do Polski. No ale o co chodzi? No chodzi o to, że Hiroshima i Nagasaki nie była taka najgorsza. Wbrew pozorom, no to przed Hiroshimą i Nagasaki były jeszcze gorsze rzeczy. Kiedy Japończycy napadli na Amerykę, na Pearl Harbor w 1941 roku, no to Amerykanie nie byli w stanie zrobić nic. To było tak daleko, że Japończycy, powiedzmy, wiedzieli, że trudno będzie. W 1942 roku był taki rajd Doolittle, gdzieś 16 bombowców leciało, no ale później oni wylądowali w Rosji. W Rosji tam Stalin no nie pozabijał tych Amerykanów, no ale wszystkie te bombowce, które tam wylądowały, zostały sprawdzone, przetrzymane, pomierzone. Lotnicy zostali zwróceni po jakimś czasie, też nie od razu, no ale nie wszystkie te samoloty wróciły. Część z tych samolotów było rozebrane na śrubki i sprawdzone jak je produkować. No ale to był 1942 rok, no i żadnego wpływu nie miało na całą tą sytuację wojenną. Japończycy zorientowali się właśnie, że Amerykanie nic nie zrobią, Amerykanie wierzyli, że jakieś moralnie podbudują, ale kiedy Amerykanie już nic więcej nie próbowali, no to całe ten na Dalekim Wschodzie, co się odbywało, to się odbywało. No i teraz jest 75. rocznica początków innych ataków, gdzie w marcu, 9 marca były wielkie
bombardowania, no ale w zasadzie to bombami spalającymi, tak nie eksplodującymi, tylko po prostu z no nie z napalmem, nie mieli napalmu, no ale bomby, które spalały, a nie wybuchały. No można przypomnieć trochę historycznie, o co to wszystko chodzi. Amerykanie mogli dolecieć, można powiedzieć, do Japonii, ale dopiero po 1944 roku, kiedy oni zajęli wyspy Mariana. Także to było w 1944 roku. No i w tym czasie, w ciągu paru miesięcy, przyszykowywali i zrobili jedno z największych lotnisk na świecie w tym czasie. No i wypełnili je nowymi bombowcami B-29, no to był, powiedzmy, cud techniczny, wojskowy i tak dalej. No i to był największy wydatek w tym czasie. To kosztowało to 3 miliardy dolarów. No cały ten plan, cały ten system, cała ta operacja. Rozbudowanie, zbudowanie, wymyślenie, zaprojektowanie i tak dalej, i tak dalej. Manhattan Project, czyli ten projekt, który spowodował, że zbudowano tych parę bomb, które były zrzucone na Hiroshimę, na Nagasaki, kosztował trochę mniej, bo kosztował 2,5 miliarda no w tym czasie ludzie to, powiedzmy, zarabiali tam 10 czy 20 dolarów na tydzień, tam inżynier zarabiał, powiedzmy, 40 dolarów czy 50 na tydzień, także to są kompletnie inne pieniądze niż na dzień dzisiejszy. B-29 no to był super potężny wielki samolot, był 3 razy większy od bombowca B-17 i B-29 mógł latać na wysokości 5000 kilometrów. No i jest to taki, można powiedzieć, wysokość, gdzie nie dosięgnął go żadne armaty czy działka przeciwlotnicze, no to jest dużo za daleko. No ale B-29 miał podstawowy problem w zrzucaniu tych bomb w Japonii, no bo tam były potężne prądy powietrzne, które czasami wiały nawet z prędkością 200 mil na godzinę, czyli to jest, powiedzmy, tam 300 km na godzinę, także cokolwiek tam rzucali, to wszystko przelatywało i spadało nie tam gdzie powinno. No i szef wojsku w tym lotnictwie, Hap Arnold, on zdecydował, że weźmie swojego jednego z najmłodszych generałów. Ten generał się nazywał Curtis LeMay. No był to ciekawy człowiek. Był dosyć gburowaty, cierpki, małomówny, troszeczkę miał nadwagę. Większość ludzi się go bała. No ale facet miał, ten żołnierz, ten lotnik miał smykałkę do wojny. Miał smykałkę nie tylko do wojny, ale do bitwy. No, był na tyle odważny. W 1940 roku był pułkownikiem, a później szybko wyskoczył do przodu. No i ciekawe jest historycznie, czy politycznie, czy ogólnie osobowo, to jest to, że on latał, on po prostu wsiadał do bombowców, jako jeden z jedynych generałów amerykańskich po prostu był częścią tych ludzi, którzy fizycznie brali udział w tych akcjach, także był bardzo, bardzo odważny. No to jest jakiś przykład na to, że ludzie mają po prostu tą bitkę w sobie. No i LeMay podszedł do tych prądów powietrznych troszeczkę inaczej. Zamiast latać wysoko i zrzucać, i te bomby latały, no to on doszedł do wniosku, że będą latać dużo niżej, czyli 9 marca w 1945 roku wysłał 346 bombowców B-29 na Tokio. 346, no to są potężne ilości, no ale już zrezygnował z latania wysoko, powiedział, że będą lecieli na wysokości około 2 km, czyli bardzo nisko jak na tego rodzaju samoloty. No wszyscy ci lotnicy
lotnicy powiedzieli, że po prostu no, się obawiali, że zostaną wystrzelani ptaki latające, no ale to się nie stało. No, on powiedział, on uwierzył i tłumaczył, że w zasadzie Japończycy będą zaskoczeni. No i przede wszystkim nie zorientują się, że cokolwiek się dzieje. No i tak właśnie było. Tak było z bardzo minimalnymi stratami tych samolotów. Wszystkie te bomby zapalające spowodowały to sztorm. Sztorm, powiedzmy, takiego ognia. Jak to się zaczęło palić, to ta trąba powietrzna podchodzi i to wszystko zasysa, no i zaczęło się to rozprzestrzeniać. Tokio spaliło około 30-40 kilometrów kwadratowych. To są po prostu nieprawdopodobne obszary. No i pozostawił ponad milion ludzi bezdomnych. Zabił mniej więcej około 100 tysięcy ludności. Kobiet, mężczyzn, no i dzieci. To były tragedie. No po prostu to było miasto cywilne, no i zostało zdewastowane. Japończycy byli wyjątkowo zaskoczeni, ale i w tym czasie, w te 24 godziny, to więcej zginęło w Tokio, niż później zginęło w Hiroshimie i Nagasaki. Także to był ten nalot, tak samo jak na Drezno, powiedzmy, w Niemczech. No to też tam się nie mówi, no ale Drezno zostało makabrycznie zniszczone. No tyle tylko trzeba pamiętać ten kontekst ten wojenny, tak? To trzeba pamiętać, że w tym czasie to zginęło 15 do 17 milionów Azjatów, których podbili Japończycy, czyli Chińczycy, Koreańczycy z Filipin i Singapuru. Oni po prostu byli mordowali. Oni tam mordowali podobnie, nawet gorzej. Japończycy po prostu doszli do wniosku, że są panami rasowymi, no i mordowali tam na bardzo, bardzo barbarzyński, dziwaczny sposób. Część z nich wracali do jakiejś takiej kultury samurajskiej, tych narodu panów, i średnio to tam ginęło 250 tysięcy ludzi każdego miesiąca w ciągu pierwszej połowy 1945 roku. Także to, że te liczby, można powiedzieć, no można się przerzucać liczbami, proporcjami i tak dalej. Kiedy Amerykanie dochodzili do Japonii, no to dwie rzeczy się nauczyli, czy zobaczyli, czyli to było Iwo Jima i Okinawa. Także Okinawa i Iwo Jima to były dwie wyspy na samym tam dole, gdzie walczyli, no i tam była sieczka, tam było po prostu rżnięcie i Amerykanie się zorientowali. Do tego dochodzi jeszcze to, że Ruscy powiedzieli, że pójdą na Japonię 3 miesiące po tym, jak zdobędą Berlin, czyli Berlin był, powiedzmy, 7, 8, 9 maja, tam w zależności kto mówi, czyli maj, czerwiec, lipiec, sierpień, czyli w sierpień to było to, kiedy Ruscy mieliby już w stanie ściągnąć swoich żołnierzy z Berlina, wysłać na Daleki Wschód, no i dlatego w sierpniu 1945 roku spadły te dwie bomby, czekając po pierwszej na poddanie się absolutne. No i ta wojna na Pacyfiku w zasadzie to straciła jakąkolwiek kontrolę. To były potężne masowa śmierć i później była szansa, czy była obawa, że to po prostu będzie jedna wielka partyzantka, że tam będą walczyli Amerykanie o każdą milę ziemi, że Ruscy do tego wejdą, że Ruscy zostaną na stałe, no bo oni już się przymierzali, oni już zajęli, powiedzmy, cały
cały ten Polskę, Rumunię, Bułgarię i tak dalej. Oni już zajęli cały ten rejon. Amerykanie się bali, że też zajmą również Japonię. Dlatego rzucili te dwie bomby atomowe. No ale wcześniej trzeba pamiętać, że rzucili też na 64 inne miasta, zanim rzucili na Hiroshimę i Nagasaki. Ta cała kalkulowanie tych liczb, kto gdzie jak zginął, no to no nie da rady, to jest po prostu makabra. No ale można zakładać, że śmierć, jakakolwiek była śmierć ludzi, ilość, no to ona przeciwstawiła śmierć dużo większej ilości ludzi. No, część z was może się nie zgadzać, część ludzi po prostu mówi, że mogłoby być lepiej, no, ale jednak nie było lepiej. No, jakby Amerykanie podrzucali bomby, powiedzmy, na Auschwitz, czy na linie kolejowe Auschwitz, no to też transporty by ginęły, też obozy by ginęły, no ale to mogłoby jakoś tam sumarycznie ofiar by było mniej. No to są ciężkie dylematy, i rzeczy do podjęcia decyzji. No, jak wspominałem, 2 września, 75 lat temu, USS ten Missouri, podpisali się, cesarz po prostu nakazał im się poddać, no i to tak było. Bez tej inwazji naziemnej, no na pewno jakby była inwazja naziemna, no to by było co najmniej 100, jak nie 1000 razy gorzej. Milion Amerykanów by prawdopodobnie zginęło, milion albo 2 miliony Japończyków by zginęło, czyli można powiedzieć, że te milion Amerykanów, milion czy 2 miliony Japończyków żyje tylko temu, że inni zginęli. No jest to makabryczna data, makabryczna, można powiedzieć, rocznica, 9 marca 1945 roku, no ale to jest to, co jest. No, Japończycy przyszli pierwsi, zaatakowali ten Pearl Harbor. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz jeszcze? Dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. To jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.